Na pewno bym się ucieszył, a na co bym przeznaczył? Zwiedzałabym świat, może jakieś dobre auto bym kupiła. No nie wiem, jakieś fajne mieszkanie czy domek. Dla siebie mam dosyć. To dzieciakom bym pomogło. Sobie bym najpierw mieszkanko wymalowała i przyjemne mebelki zarobiła, żeby było bardzo w domu przyjemnie. Pomogłabym wnuczkom, żeby się dobrze uczyły, żeby się dobrze kształciły, a nawet bym i pomogła biednym dzieciom. Myślę, że przeznaczyłbym je na bieżące wydatki. No, zakup węgla, opału, może jakaś wycieczka, ale w Polsce, bo kocham Polskę. Na przyjemności, wojaże, wyjazdy. Karaiby może, tak. Może Śródziemne, tak, Afryka. No zawsze jakieś tam wydatki się znajdą, tak. Nie wszystko człowiek przewidzi, tak. Pewno bym zainwestowała w mieszkanie, no i żyłabym sobie spokojniej, może odłożyłabym na książeczkę i spokojnie starości bym może jakoś miała spokojną starość, bo wiadomo, jakie są emerytury, renty i tak dalej, nie? Dzieciom bym trochę pomogła, wnukom. Na początku na pewno bym poszedł na kurs prawa jazdy, później to pewnie bym odłożył na auto. A dalej? Nie mam pojęcia. Raczej bym zostawił na przyszłość. Odkładałbym. Tutaj w Polsce coraz droższe jest to życie, niestety. Tak to wygląda i lepiej chyba mieć coś na czarną godzinę. Na remont mieszkania. Na jakąś świetną wycieczkę z rodziną. Chociażby do Chorwacji.